Szczęść Boże, dzień dobry, witam serdecznie. Dotychczasowa formuła telewizji Echo Miasta trochę się przejadła. Więc postanowiłem wdrożyć w życie cykl programów Wywiady przy talerzu. A co znajdzie się na talerzu w tych wywiadach, jest uzależnione od sponsorów. Dzisiejszym sponsorem wywiadu przy talerzu jest firma rodzinna o wielowiekowych tradycjach Kartofelek i Wodzianka. Dzisiaj zaprosiłem do studnia znane osobistości. Niestety, zaproszone panie odmówiły konsumowania przed kamerą, bo jak stwierdziły, cytuję, ta potrawa jest mało reprezentacyjna. No, ale jaki sponsor, taka potrawa. A więc, przejdźmy do gości. A są nimi pani burmistrz pewnego miasteczka na literę K, jak... Kowary, nic lepszego mi do głowy nie przyszło. Oraz pani dyrektor, magister, dyrektor. Chyba to nie ma żadnego większego znaczenia. Co będzie pierwsze? Która jest odpowiedzialna za finanse, gdziekolwiek się pojawi. A do tego jest ona wielką kolekcjonerką wszelkiego rodzaju tytułów i certyfikatów. Cokolwiek to znaczy. A więc zaczynamy. Na ostatniej sesji rady radni skarżyli się na złą jakość kawy, którą to nazwali lurą, i na paluszki, że były bez soli. Pani burmistrz, czemu kawa i paluszki są z najniższej półki? Ja to wymyśliłam. Ale nigdy tak nie było. No nie było do tej pory, nie wiem dlaczego. Więc to pytanie kieruję do pani dyrektor, kolekcjonerki wszelkiego rodzaju certyfikatów i tytułów. Co się właściwie stało? Przede wszystkim pieniędzy jest ograniczona ilość. A te oszczędności. Ludzie szeptają, że na te rzeczy szło tygodniowo 2,5 tysiąca. Dokładnie tak. 2400 z małym haczykiem. Wiem, że pół roku temu miasto przestało zamawiać na sesję rady pełnowymiarowe pączki, a w zamian pojawiły się pączki z dziurką. Jak miasto na tym wyszło? No chyba dobrze, dlatego że jest ponad 200 tysięcy zysku netto na koncie, także to myślę, że to jest duże osiągnięcie. A oprócz tych działań oszczędnościowych, jakie skutki jeszcze przyniesie to? Faktycznie działania, które rozpoczęte zostały w 2014 roku i będą kontynuowane w 2015, zaskutkują tym... Nie do końca zgodnie z prawem, tak? Dobra. Przepraszam, o czym pani burmistrz mówi? Że per saldo... A, rozumiem. To taki skrót myślowy. Okej. A co będzie, gdy radni wejdą na drogę sądową z pozwem zbiorowym o odszkodowanie, uzasadniając go tym, że deputat pączkowo-kawowy jest złej jakości? Chcemy wspólnie tę sprawę polubownie załatwić, bez sądów po prostu, bo sąd to już jest ostateczność i tak jak już wcześniej się wypowiadałam, dodatkowe, niepotrzebne koszty. Dobrze. Zmieńmy temat. A kiedy ruszy inwestycja stacja kosmiczna wyciąg SPA? Inwestycja jest formalnie zapisana do końca 2015 roku, natomiast zostanie ukończona, tak jak z wykonawcą rozmawialiśmy, do końca czerwca 2015 roku. Czy radni przed głosowaniem nad budową tej stacji kosmicznej wyciągu SPA
zapoznali się dogłębnie i przeanalizowali wszystko, by nie było wpadek i dużych strat finansowych, tak jak w przypadku wody. Proszę pani burmistrz. Radni mogą się mylić. To nie są ludzie z wykształceniem prawniczym czy ekonomicznym. To są różni ludzie, wykonujący bardzo różne zawody, tak? No tak. Ten, kto nic nie robi, nigdy się nie myli. Tylko szkoda, że mylą się nie za swoją kasę zawsze. Kuriozalna sytuacja. Więc trudno mówić po prostu o winie tych ludzi. Ja też bym chciał mieć takie kuriozalne sytuacje. Puściłbym wtedy wodzę fantazji pełną. A tak? Mam tylko pyzy. Czy naprawdę nie ma winnych, nawet wtedy, gdy wiadomo, kto jest winny? Tak, chyba najłatwiej kogoś oskarżyć, podsumować. Ja jestem daleka od takich oskarżeń. Jeżeli jest problem, to staram się mu przypatrzyć i znaleźć rozwiązanie. Tak, widać, że odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Dobrze, a jak będzie wyglądał pobyt na tej kosmicznej stacji wyciągu SPA? Już przygotowaliśmy takie pobyty tygodniowe i dwutygodniowe i dziesięciodniowe. Tak. Czy można już rezerwować miejsca? Na tym etapie nie. I mówię to otwarcie. A wiadomo chociaż, ile będzie kosztował jednodniowy pobyt. To nie są drobne kwoty. A jakieś konkrety? Na te inwestycje zostały zaciągnięte określone kredyty, również środki pozyskane z Unii Europejskiej. No tak, wszyscy to rozumiemy. Ale czy to zawsze musi się przekładać na koszt pobytu? Niestety, jeżeli szklanka kosztuje 10 zł, jej wyprodukowanie, to nie można jej za nią dostawać 6 zł. Co panią tak rozbawiło? To szklanka czy te wysokie koszta pobytu? Tak. I to, że ponosimy koszta tego, tak jak pan tu powiedział dokładnie, ponieważ niestety, ale jeżeli jest coś zrobione, to również amortyzację trzeba od tego liczyć i tak jak wspomniałam, to były duże pieniądze i teraz trzeba je spłacać, czyli te koszty są wysokie, a koszty przenoszą się bezpośrednio. No tak, na cenę biletu. No, ten przykład był bardziej zrozumiały niż ten ze szklanką. To widać, że nie wszystkich będzie stać na pobyt tam. Czy przewiduje się jakiś system ulgowy dla mniej zamożnych? Rozłożą to na raty, odsetki prawdopodobnie umorzymy, także to już będzie duży sukces. No tak, to faktycznie będzie duży sukces i szansa dla innych. A jak zatrudnienie tam będzie? Czy tylko radni tam będą pracować i ich znajomi? Chodzi mi o to, czy mieszkańcom przyniesie to jakąś korzyść. Liczę na to, że społeczeństwo z tego skorzysta, żeby nie doszło do takich absurdów, że będą miejsca pracy, a niestety nie będzie ludzi chętnych do tej pracy, bo często łatwiej jest pójść po zapomogę do MOPS-u, niż pójść do pracy, tak? Po tylu latach, jeżeli się było bezrobotnym. No mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie w Kowarach, że ludzie przyjmą oferowane zatrudnienie. A ile osób tam będzie mogło znaleźć zatrudnienie prócz radnych i ich znajomków? Nie chciałabym zbyt dużo mówić, żeby nie zapeszać. Dobrze, nie będziemy ciągnąć za język. A co ma pani magister, dyrektor do powiedzenia? Dość duża liczba personelu potrzebna. A jakie zawody? Logopedki, lekarzy, psychologa, psychoterapeuty, psychiatry i, co istotne, również dietetyków. A
No to zrobiło się bardzo napięciowo. Żeby rozluźnić atmosferę, zadam pytanie pani burmistrz na temat skansenu górnictwa. Ilu turystów tam zagląda? Około 10 tysięcy osób na godzinę. To chyba w Disneylandzie. Za dużo? Wydaje mi się, że pani trochę fantazjuje. Bo nikt tylu turystów tam nie widział. Mieszkańcy twierdzą, że tam są tylko widziane kotki, pieski, kotki, pieski i małe piwo, gdyby tylko zwiedzały. Ale one zostawiają po sobie pamiątki. Bardzo się z tego cieszę. No tak, lepszy kotek i piesek w garści niż turysta w skansenie. Ale zostawmy to, bo nie samymi turystami człowiek żyje. Czy zna pani pewnego typka, którego zwą MC Skobar? Jest to człowiek, który osiągnął duży sukces właśnie w Kowarach. Cieszę się z tego bardzo. Zresztą znamy się jeszcze z czasów studenckich, który już zdobył renomę, markę, prawda? Gratuluję mu tego sukcesu i mam nadzieję, że ten sukces przełoży się na miasto. Różne rzeczy o nim mówią, ale żeby tak, to nigdy. Mam podejrzenia, że nie mówimy o tym samym MC Skobar. Ale z drugiej strony, jak wiadomo, to nie jednemu pieskowi na imię Burek. Gratulujemy panie MC Skobar, kimkolwiek jesteś i o kimkolwiek była mowa. Pani magister, dyrektor magister, jak zwał tak zwał. Nie wiem co ma być pierwsze, ale to chyba nie ma tutaj żadnej roli, żadnego znaczenia chyba. Pani dyrektor magister, ostatnio gościł lekarz, pan Pokrywka. Proszę przypomnieć mieszkańców, gdzie go pani gościła, bo nazwa jest dość długa, a pani to jednym tchem powie. Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej Przedwiośnie w Kowarach. Dziękuję pani. Jak mówiłem, na jednym tchu. A więc pan Pokrywka jest specjalistą od długowieczności. Twierdzi on, że człowiek może żyć kilkaset lat. Wierzy w to pani? Problem jest zdecydowanie inny, ale też bardzo poważny. O, widzę, że zanosi się na dłuższą odpowiedź na jednym tchu. Ale niestety, nasz czas antenowy dobiega końca. Pani burmistrz, chodzą słuchy, że chce pani integrować mieszkańców, by lepiej się poznali, poprzez zabawę i festiwale. Prawda to? Chciałabym między innymi przygotować taki punkt, gdzie moglibyśmy się wszyscy jako mieszkańcy spotkać. A co pani ma na myśli? Moglibyśmy robić imprezy. To rewelacyjny pomysł. A gdzie? Wokół tej muszli. Tak. Kończymy te wiadomości. Oglądacie telewizję Echo Miasta. Wywiady przy talerzu. Kończymy te wiadomości i zapraszamy do następnych. Oglądacie telewizję Echo Miasta. Wywiady przy talerzu. Jeżeli wam się nie podoba cykl programu, jeżeli wam się nie podobają goście, których zapraszam, jeżeli wam się nie podoba cokolwiek, dzwońcie teraz! Tak myślałem, więc zapraszam na kolejny program z cyklu
Wywiady przy talerzu. Do widzenia, szanowni państwo. Zapraszam sponsorów jeszcze. Zapraszam sponsorów, żeby dostarczali tutaj cokolwiek na ten talerz, na ten talerz. Dziękuję. Do widzenia państwu. To jest katastrofa, katastrofa. Myślę, że nie ściągną nas z ramówki po tym wywiadzie. Są jeszcze pyzy.